dosyć zdrowy wyszedł uchwyt na broń do pojazdu. A jeszcze guma się zachowała. Jakaś końcówka szyby, ale jest ten charakterystyczny przełącznik wehrmachtowski. Tutaj mamy tak zwanego notka. Jest to lampa stosowana w pojazdach Wehrmachtu. Kolega teraz będzie ją wyciągał. I do tego pusty. Słuchajcie, między złomem dalej wychodzą. My już ich nie chcemy, one dalej wychodzą. To jest ten notek po czyszczeniu. Niestety jest uderzony. To jest początek napisu Wehrmacht. Tu go lepiej widać. O. Było fajne, no ale niestety rozpada się. Czyli tak, chciałem sprawdzić coś w dole i teraz nasuwa się to słowo. Ojej. No w sumie to nie wiem, jak to zrobiłem. Był cichy kolorek głęboko, ale niestety wpinka ZHP. Z drugiej strony muszę sprawdzić, bo może jakaś starsza. Ale chyba raczej nie. Ostatnio się trafiła fajna, duża ziemianka. Na dnie jakaś papa poukładana. Z góry mieliśmy, no, cichy taki sygnał. Z dobre 70 cm. Na dnie mamy puszkę po gaz masce. Zaraz ją trochę kopiemy, zrobimy zdjęcie pamiątkowe. No, w piasku teraz wyrzuconym był pierwszy kolor i mamy widelec od niezbędnika aluminiowy, ten dwuczęściowy niezbędnik. No i co? Puszka oczyszczona mniej więcej. Fajna, będzie chyba zdrowa. Fajna dlatego, rzadko nam się gumowe to coś zachowuje. Widzę nawet, że ma producenta. No jest fajnie, bo nie jest wyniesiona, także
No niestety nic. O, na dnie jest sprężyna, widzę. Troszkę tu już pokopałem. Takie jakieś pudełeczka nam zaczęły wychodzić, plastik, czek. W środku był taki cynk. Niestety już trochę w słabym stanie. Puszeczka tak się prezentuje po wyczyszczeniu. Już idziemy w bok, jak widzicie. Ze ścianki nam wyskoczył. Przyborniczek. Może będzie ładny. Wygląda na zdrowego. Zaczepy ma otwarte. Także chyba będzie pusty. Powiem, dawno nie miałem w takim sumie. No jak na wykop, to w dobrym stanie przybornika. Możliwe, że ma dużo tawotu w środku i dlatego tak się zachował. Spróbujemy zrobić najpierw autolizę, a później go delikatnie otworzyć. No ale jest fajny stan. Wkopujemy się dalej. Kolejne te plastikowe pudełeczka z kawałkiem cynku wchodzą. O. Bardzo ładny sygnał. No i tu je już trochę oczyściłem, żebyście zobaczyli, jak to leży. Gnite. Się sypie wszystko. Na dnie ziemianki leżało, no to niestety wilgoć wszystko szło do tego. Tylko teraz jest pytanie, o, bo tu widzę, że tu mamy coś jeszcze innego. Albo to jest drewno. Coś innego. To jest zgnite chyba. Przyborniczek wpadł. O, to jest chyba już pusty, bo też lekki. Ale o, już widać. Myślę, że będzie w naprawdę dobrym stanie. I oprócz tego trochę tych dołeczek plastikowych. Na razie chodziło. Jakiś magazynek. Kredka, guziczki Kriegsmarine. I kawałek od klamry, nie? Skórka końcowa. Tu już po przyjechaniu dodam ten zestaw. Jak widzimy, klątwa bagnetowa trwa dalej. Tu mamy ten widelczyk. Kawałek skórki od klamry. Magazynek, oliwiarka, te pudełeczka, te dwie puszki na przybornik, no i trochę tych guzików. Oraz trochę feningów. Dzisiaj drugie podejście, zobaczymy.